Kanada Radio Tok i FM, Unia Europejska nie prowadziły ze sobą baby, wymiany handlowej. Prowadziły i w tej chwili już też muszą te towary spełniać te wymogi. I one będą też oczywiście nie każda tona. W Radzie Maria trwają aktualności dnia. Przed nami kolejne spotkanie z naszym gościem. Witam serdecznie na antenie Radia Maria pana Tadeusza Majchrowicza, wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Witam serdecznie. Szczęść Boże, panie przewodniczący. W Ameryce Północnej, jeżeli chodzi o witam serdecznie. Panie przewodniczący, Solidarność jest przeciwna podpisaniu umowy CETA w obecnym kształcie. Komisja Krajowa Solidarności w przyjętym stanowisku domaga się od rządu podjęcia działań zmierzających do zablokowania przyjętej umowy, a także przeprowadzenia publicznej debaty. A zatem jakie zagrożenia dla Polski, dla polskiego przemysłu, polskich pracowników kryje umowa CETA? Muszę powiedzieć tak, że przede wszystkim to jest pogwałcenie elementarnych zasad demokracji, jeżeli umowa jest opracowana bez udziału rządów czy parlamentów, a więc bez instytucji, które posiadają demokratyczny mandat, to jest przykład, które też są poddane kontroli obywateli. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz jest taka, że ta liberalizacja handlu, czyli zwiększenie czy dobrego pomiędzy Unią Europejską, Europejską a Kanadą, i oczywiście to nie będą jabłka produkowane krajom, jakoś tam masowo, prawda, ale to będą właśnie te jabłka, których wartością będzie inne ich zagrożenia, jakość. Między innymi, a na takie, na taką, no jeszcze do tego taka konieczność prywatyzacji sektora publicznego, ale najważniejsze i najgroźniejsze w tym wszystkim jest to, że Polska może tak, stać się rynkiem zbytu dla tańszej żywności genetycznie modyfikowanej. Dochodzi kwestia tego, po prostu nie do przyjęcia, dlatego domagamy się właśnie publicznej debaty na ten temat, żeby społeczeństwo po prostu wiedziało, jakie są ewentualne korzyści, naszym zdaniem wątpliwe korzyści, a jakie są zagrożenia. Takiej debaty nie było, raz jeszcze mówię, pogwałcono podstawowe zasady demokracji, że jakaś wąska grupa prowadzi negocjacje i podkreślać tak naprawdę swoją pozycję, więc ja też nie chcę tutaj się podważać, ale w dokumencie, lekko i do tego to, co pan przewodniczący wspomniał, zagrożenie dla polskiego rolnictwa, możliwość wprowadzenia szerokim szlakiem żywności genetycznie modyfikowanej, ale także zapisy, które bezpośrednio uderzą w naszych rodzimych producentów. Zaczynamy gospodarczy temat dnia. Witam państwa, Marcin Piasecki, Dziennik Rzeczpospolita, a w studio gość, pan Witold Bańka, minister sportu. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie ministrze, Ministerstwo Sportu prowadzi taki program, który się nazywa Klub. Teraz mieliśmy drugą odsłonę tego programu. Proszę nam powiedzieć, na czym polega ten program i jakie są jego rezultaty? Na skutek przyjęcia CETA przez Unię Europejską, Unia straci 200 tysięcy miejsc pracy, a płace pracowników znacząco spadną. Wiemy doskonale, że te 200 tysięcy miejsc pracy to nie będzie w Niemczech, we Francji, czyli w krajach strefy 15. Tylko to zadania się finansowanie pracy trenera, na takich krajach, między innymi jak Polska, a my nie możemy pozwolić sobie na utratę choćby jednego miejsca pracy. Dlatego domagamy się odrzucenia tego dokumentu. Już to prawda, pan prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Jarosław Kaczyński odpowiadają zdaje się Solidarność Rolników Indywidualnych, czy Federacji Rolników Indywidualnych OPZZ Klub, twierdzi, że to jeszcze nie jest przesądzone, że ratyfikować musi Sejm większością trzecich głosów. No wszystko się zgadza, ale my domagamy się licznej debaty po to, żeby społeczeństwo właśnie na tych, o których wspomniałem, na tych, którzy są wybrańcami narodu, żeby społeczeństwo mogło wywrzeć odpowiedni nacisk z odpowiednią presją do odpowiedzi do zachowania się podczas głosowania. Bodajże, tak, kluby, ale tutaj może no, wniosków było ponad 3,5 tysiąca, ta matematyka, także ale przede wszystkim też nie spełniło pełni świadomie, że posłowie formalnych, część też podejmować przyszłość
jakby nie zakwalifikowało i się, natomiast no, zapotrzebowanie jest spore ze strony klubów sportowych, no, bo trzeba przyznać też, że większość tych małych, średnich klubów sportowych budżety mają właśnie na poziomie kilkunastu tysięcy złotych rocznie, więc ta dotacja dla klubu jednosekcyjnego, czyli te 10 tysięcy złotych, czy dla klubu wielosekcyjnego 15 tysięcy złotych, no to jest niejednokrotnie ogromny zastrzyk gotówki, pomoc dla tych wielu takich małych właśnie klubów i możliwość właśnie zakupu sprzętu sportowego, czy zorganizowania zgrupowania sportowego, czy też opłacenia trenera. Więc na pewno duże przedsięwzięcie właśnie dla takich klubów mających takie potrzeby. Czyli ten program będzie się prowadzić dalej, a co z innym programem, no wprowadzonym już przez państwa poprzedników, czyli słynnymi orlikami. Znaczy orliki są, jeśli chodzi o infrastrukturę, no to jak najbardziej są tutaj. Też jeśli jest potrzeba modernizacji, to gminy mogą aplikować do programu modernizacji. W tym roku 3 gminy mające orliki złożyły wniosek o dofinansowanie, to dofinansowanie otrzymało na remont właśnie tego tak zwanego orlika, wbrew temu, co gdzieś tam w przestrzeni medialnej się pojawiło, że ministerstwo i rząd Prawa i Sprawiedliwości nie chce dofinansować obiektów sportowych orlików, modernizacji, więc to absolutna nieprawda. Tutaj to pieniądze te gminy otrzymały. Natomiast program animatorów sportu na orlikach też budzi wiele także zastrzeżeń. Zapis dotyczący sądów arbitrażowych, panie przewodniczący, de facto jesteśmy w stanie stracić swoją suwerenność ekonomiczną i gospodarczą, bo powstaje jakiś ponadpaństwowy sąd arbitrażowy, który ma rozwiązywać konflikty na linii korporacji i państwa. Wiemy, że to daje korporacjom możliwość zaskarżenia praktycznie jakiejkolwiek wewnętrznej lub wewnątrz wspólnotowej regulacji prawnej. Dokładnie tak, nam nie zależy. No, chcemy, żeby te orliki funkcjonowały i żyły, więc chcemy tam właśnie, żeby tam znajdowały się osoby związane ze sportem i jak najbardziej takie będą i ten program będzie przyszło kontynuowany obok kolejnego bardzo dużego projektu, czyli tak zwanych SKS-ów. Wracamy do szkolnych klubów sportowych, mamy przygotowane w przyszłym roku aż 40 milionów złotych, czyli to będzie drugi obok programu klub, bardzo duży projekt, największy w ministerstwie. Będziemy chcieli finansować zajęcia pozalekcyjne realizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego właśnie w szkołach, w salach gimnastycznych, ale także na orlikach. Zajęcia dla dzieciaków, dla dzieci i młodzieży, czyli stara, dobra koncepcja tak zwanych SKS-ów. Wracamy do tego, będziemy je finansować. No i w zależności od ilości grup w szkole, nawet 14 tysięcy szkół w Polsce może otrzymać takie dofinansowanie. Więc też kolejny. I do tego jeszcze jeden element dzisiaj okazała się także zatrważająca informacja, panie przewodniczący, iż mamy do czynienia z rozbieżnościami w angielskiej i polskiej wersji umowy CETA, że niektóre zapisy albo celowo, albo też zostały przetłumaczone niedokładnie i niosą de facto zupełnie inną rzeczywistość ze sobą. Normalnych lekcyjnych, czyli aktywizacja, ale z drugiej strony wsparcie też klubów sportowych, czyli tam, gdzie zaczyna się przygoda ze sportem wielu potencjalnych sportowców. Więc z jednej strony upowszechniamy sport, zajmujemy się aktywizacją najmłodszych, ale z drugiej strony dofinansowujemy te miejsca, w którym jest możliwość takiego przeskoczenia właśnie już do sportu fizycznego. Panie ministrze, pana ministerstwo zajmuje się oczywiście również turystyką i porozmawiajmy chwilę o turystyce. Czy macie już jakieś podsumowanie, jeżeli chodzi o miniony sezon wakacyjny? No, czekamy na szczegółowe wyniki badań, natomiast już wiemy z tych takich czasowych faktów, że to będzie najlepszy rok od wielu lat. Najlepsze wskaźniki od 10 lat w turystyce, jeśli chodzi o ilość turystów odwiedzających nasze kurorty, morze, góry, tak, jeziora, więc ogromny wpływ na turystykę, na wypoczynek, w Polsce, to też przekłada się na gospodarkę, bo pieniądze zostają. W jakiej formie powinna być przeprowadzona debata publiczna, panie przewodniczący? Za pół ceny, tak, państwa program, gdzie można było w Polsce, tutaj w kraju i zapłacić mniej. Czy będzie się to kontynuować? Tak. Znowu była ta akcja pilotażowa 23-25 września. Faktycznie przeszła nasze najśmielsze oczekiwanie, jeśli chodzi o liczbę partnerów. Ponad 400 partnerów zgłosiło się tego projektu. Hotel, spa, pensjonat, agroturystyki i restauracje. Jak się zgłosiły? To jest, można powiedzieć, też czysty biznes. W sytuacji, w której jest niższe obłożenie, obniżając ceny, zyskujemy klientów, więc rachunek ekonomiczny jest zawsze dodatni w tym względzie, więc chcielibyśmy, żeby w przyszłym roku... Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za ten komentarz i gorąco pozdrawiam, panie przewodniczący.
turystyczną tradycję. Bóg zapłać z Panem Bogiem w aktualnościach dnia. Rozmawialiśmy z Panem Tadeuszem Majchrowiczem, wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Solidarność nie popiera umowy CETA. No i także tym samym potencjalnych korzystających, czyli wierzę, że nasi rodacy a z tych głosów, które do nas dochodzą, takich bardzo pozytywnych, będą tym projektem zainteresowani, więc może faktycznie nie będziemy wypoczywać tylko w tradycyjnym sezonie, ale poza sezonem, korzystając z atrakcyjnych cen oferowanych. I przed nami jeszcze jeden temat w dzisiejszym wydaniu audycji Aktualności Dnia. Kraje Unii Europejskiej nie porozumiały się w sprawie zgody na podpisanie umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Kanadą. Chodzi o umowę CETA, o której mówiliśmy przed chwilą. Rozmowy w tej sprawie prowadzili dziś w Luksemburgu unijni ministrowie odpowiedzialni za sprawy handlowe. Sprawę CETA będą też omawiać przywódcy unijni na szczycie pod koniec tygodnia. Na antenie Radia Maria witam serdecznie panią profesor doktor habilitowany Leokadię Orędzia, ekonomistę, profesora nauk ekonomicznych, kierownika Katedry Finansów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pani profesor, witam i poproszę o komentarz do tej decyzji. Reorganizację związków sportowych. Na jakim etapie jest sprawa? Jest kwestia dwóch, trzech tygodni. Ustawa wyjdzie do konsultacji międzyresortowych. Jesteśmy po Społecznej Radzie Sportu, jesteśmy po kilku konsultacjach społecznych. Nie ukrywam, że będziemy wprowadzać do ustawy o sporcie szereg różnego rodzaju ograniczeń. Choćby kwestie powiązań kapitałowych. Na pewno będzie zakazane funkcjonowanie jako członek zarządu w danym związku sportowym przez osobę, której na przykład osoba bliska świadczy usługi na rzecz związku, czyli walczymy takim szeroko pojętym nepotyzmem w tym względzie. Jest też kwestia konieczności składania oświadczeń lustracyjnych dla członków zarządu związków sportowych. Chcemy tego rodzaju przepis, obowiązek wprowadzić i też uważamy, iż osoby, które były funkcjonariuszami aparatu represji, czyli SB i UB, żeby nie zasiadały w zarządach związków sportowych. Oczywiście szereg różnego rodzaju innych ograniczeń zwiększających jakby nadzór nad wydatkowaniem środków. Kodeks zarządzania, dobrego zarządzania w związkach sportowych, który chcemy wprowadzić, aby związki jakby przestrzegały takich zasad etyki właśnie w wydatkowaniu środków publicznych i od tego też uzależniamy wielkość dotacji w tym względzie. Możliwość jakby przeglądania też dokumentów i jakby szerszy katalog tych wpływu ministerstwa na związki sportowe, jeśli chodzi o kontrolę, więc tych zmian jest na pewno bardzo dużo, jeśli chodzi o ustawę o sporcie. A z czego te zmiany wynikają? Czy byli Państwo niezadowoleni z funkcjonowania związków w dotychczasowym kształcie? Jest wiele związków, które nie funkcjonują dobrze, jeśli chodzi o transparentność i wydatkowanie środków. Do ministerstwa spływa ogromna ilość różnego rodzaju skarg, zarówno ten aspekt sportowy, ale także na aspekt wydatkowania środków. I to jest taki efekt właśnie między innymi tego rodzaju też analizy. Więc uważamy, że polski sport powinien być zarówno czysty w tym aspekcie stricte sportowym, stąd walka z dopingiem, ale także w tym aspekcie zarządzania. Osoby, które zarządzają związkami sportowymi, to powinni być ludzie z misją, byli sportowcy, ludzie, którzy ten poszczególny dyscyplin sportu kochają, menedżerowie przede wszystkim sportu i tego rodzaju zmiany właśnie mają się do tego przyczynić, żeby powolutku, małym krok po kroku wprowadzać jeszcze większą transparentność do wydatkowania środków. I kiedy zacznie to wszystko funkcjonować? Kiedy związki sportowe zaczną funkcjonować w nowym kształcie? Ja myślę, że to jest kwestia kilku miesięcy, aż ustawa wejdzie w życie. Mam taką nadzieję, że zarówno ta ustawa antydopingowa, jak i ustawa o sporcie wejdą na początku przyszłego roku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Witold Bańka, minister sportu. Jeszcze raz dziękuję panie ministrze. Dziękuję bardzo. Kłania się Marcin Piasecki z Rzeczpospolitej. Na to, żeby rzeczywiście można tu reklamować. W umowie są bardzo szczegółowe zapisy o tym, jak strona kanadyjska... Przynieś do MediaMarkt swoje stare urządzenie elektroniczne lub elektryczne, a nowy telewizor kupisz nawet o 1500 zł taniej. Na przykład 49-calowy telewizor Ultra HD Sony już za 3249 zł. MediaMarkt. Masz dosyć infekcji? Działaj. Sięgnij po tabletki Neozine. Neozine zarówno wspomaga odporność, jak i działa przeciwwirusowo. Zastosuj Neozine w każdej sytuacji. Neozine. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. A przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg Neozine wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazanie, nadwrażliwości na substancję czynną lub pomocniczą, dramuczanowa, hipoalurgenia, afeofarm.
w ogóle tym wielkim korporacjom. Marysia ma katar. No to mają prawo ciężko sobie z tym poradzić. Przy 6-miesięcznym dziecku. Podaj Marysi Purinazin. Purinazin to woda morska, ale ta ma specjalną końcówkę, która dostarcza delikatną mgiełkę. Podasz go Marysi bez problemu. Proszę weź. Dzięki. O, wyrób medyczny z dodatkiem glicerynu. Małe opakowanie, aż 500 dawek. I możesz go stosować także na co dzień. Uważam, że to nie znajduje żadnego uzasadnienia. Super okazje w Play do 24 października. LG K8 LTE za złotówkę w elastycznym miksie za 30 miesięcznie. I LG K10 LTE za złotówkę na start w formule za 50 miesięcznie. Przenieś swój numer do Play. Play. Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia. Zdarza się, można coś smarować, ale komu by się chciało? Bo można dużo prościej pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. To żadna filozofia. Zmień szampon na deistwa i powstrzymaj wypadanie włosów. Nawet najlepszy przepis na mięso jest do niczego, jeśli nie masz dobrego mięsa. A dobre to znaczy świeże, z polskiego chowu, dostarczane codziennie i zapakowane tak, żeby tę jakość i świeżość chronić. Dlatego na mięsie trzeba się znać. Albo brać je z pewnego źródła, czyli z Lidla. Bo już teraz świeży schab wieprzowy w plastrach bez kości. Jedynie 4,89 aż za 360 gramów. Tylko 4,89. Brzeźnik Lidla. Po prostu świeżo. Dlaczego tak wiele Polek wybiera Vitotal dla kobiet? Bo zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Vitotal dla kobiet ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal dla kobiet to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Teraz kupując tabletki Vitotal w promocyjnym opakowaniu otrzymasz kod na audiobook ze specjalnej kolekcji na audioteka.pl, w elektromarketach, Media Expert i na mediaexpert.pl. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD. Super! W niskich cenach. Podobna taka umowa, z której chcę też nie wyszła Nigdy nie eksperymentuje, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaje jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Ten spiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przypadku chorób zapalnych odszczeli. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami i przeciwwskazania. Na wrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Taflowar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu. Za $1000 rocznie przygotowanie będzie kosztowało $100,000. No to są takie analizy, no to jest dostępne w odniesieniu do tamtej umowy, a u nas to tak właściwie ciemno, no bo Polskie ja Radio 24. W audycji Trendy Kultury będę Państwu opowiadać o najciekawszych moim zdaniem zjawiskach dziedziny filmu, teatru, literatury. Moimi gośćmi będą artyści i eksperci. Zapraszam na Trendy Kultury w Polskim Radiu 24 w każdą środę po 23. Joanna Sławińska. Autopromocja. Bardzo poważna debata. Polskie Radio 24. Uważają, że ona po prostu utrwali, powiedzmy, ten stan takiej bardzo dzikiej globalizacji, która dokonała się w ciągu 14. lat. To Polskie Radio 24. Informacje dnia. Członkowie Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji będą niezależni zarówno od prokuratury, jak i pozostałych organów państwa, zapowiedział minister i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Ona działa w sposób transparentny, jawny. Chiny chcą nawiązać z Polską współpracę naukową i gospodarczą, powiedział minister nauki Jarosław Gowin. Jest zainteresowana współpracą z polskimi naukowcami w dziedzinie energetyki, w dziedzinie badań nad technologiami. Wieczorem kolejny mecz Ligi Mistrzów. Legia Warszawa zmierzy się z Realem Madryt. Chcemy zagrać dobry mecz, pokazać, że polska drużyna potrafi grać w piłkę i będziemy się starali to udowodnić. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Prokuratura będzie współdziałać z Komisją Weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji. Zapewnił na konferencji prasowej minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Zaznaczył przy tym, że członkowie komisji będą niezależni zarówno od prokuratury, jak i pozostałych organów państwa. Minister Ziobro wyjaśnił, że na czele tego ciała zajmującego się reprywatyzacją będzie stał jeden z wiceszefów resortu sprawiedliwości. Z racji profesjonalnego charakteru jej
prac uznaliśmy, że jest to uzasadnione. Oraz też jest z tego powodu, że komisja ta będzie podejmowała ostatecznie nie wyroki, jak to było w pytaniu, ale decyzje administracyjne w postaci uchwał. Natomiast skład tej komisji będzie wybierany przez parlament, tak aby znalazły się tam środowiska reprezentujące różne strony sceny politycznej, aby ona działała w sposób transparentny, jawny. Obecny na konferencji prezes PiS Jarosław Kaczyński tłumaczył, że projekt ustawy o komisji weryfikacyjnej w sprawie reprywatyzacji w Warszawie powstał w Ministerstwie Sprawiedliwości. Proszę Państwa, państwa Unii Europejskiej nie porozumiały się dzisiaj w sprawie zgody na podpisanie umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Kanadą, o umowie CETA i zagrożeniach z niej płynących. Mówiła na antenie Radia Maria w aktualnościach dnia pani profesor doktor habilitowany Leokadia Orędziak, ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Finansów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dwie minuty po godzinie 14. Komisja, której powstanie zakłada projekt, będzie miała większe uprawnienia niż Sejmowa Komisja Śledcza. Będzie mogła nie tylko przesłuchiwać, ale też nakładać obowiązek wypłaty rekompensat, czy wykonywać wpisy nieruchomości do ksiąg wieczystych. Każdy wezwany przed komisję będzie miał obowiązek przedmiotu wstawić pod rygorem kary. Skład komisji ma wybierać Sejm, w jej pracach weźmie też udział Rada Społeczna. Politycy Kukiz 15 krytycznie oceniają pomysł powołania komisji weryfikacyjnej w sprawie reprywatyzacji i ponawiają propozycję sprzed dwóch miesięcy utworzenia Sejmowej Komisji Śledczej, która zbadałaby sprawy z całej Polski, a nie tylko z Warszawy. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz 15 podkreślił, że prokuratura jak najszybciej powinna wyjaśnić nieprawidłowości w sprawie reprywatyzacji, natomiast Sejm powinien sprawować swoją funkcję kontrolną i poprzez komisję wyjaśnić, jak doszło do okradzenia prawowitych właścicieli przez mafię, urzędników, partii do prawnika. Związane z reprywatyzacją i to nie tylko ze względu na jej szerokie kompetencje, ale także, a może przede wszystkim ze względu na tryb jej powołania, mówił o tym poseł Kukiz 15, Bartosz Józef. Ile czasu spędził na powołanie komisji weryfikacyjnej, która prawdę podobnie będzie musiała być powołana ustawą, której jeszcze nie mamy, która ta ustawa będzie musiała przejść w Krajowej Prawie Weryfikacyjnej. Kolejne polskie kuracje, Warszawa i inne miasta nie mają czasu dłużej czekać na wyjaśnienie tej sprawy, ponieważ wszyscy winni będą w tej chwili poseł Bartosz Józwiek, szef Parlamentarnego Zespołu do spraw uregulowania stosunków własnościowych, zwrócił uwagę, że przy wyjaśnieniu afery reprywatyzacyjnej rozliczenia będą miały charakter polityczny, przekonuje odpowiedzi na tę inicjatywę Platforma Obywatelska. Marcin Kierwiński wspominał o oczekiwaniu, że nieprawidłowości będą omawiane przez członków tej komisji całościowo. Co to znaczy? Proszę zwrócić uwagę, że Hanna Gronkiewicz-Waltz, jak zapowiedziała audyt, powiedziała, że zacznie od tego, co tak naprawdę ponieważ wszyscy winni będą w tej chwili próbowali uniknąć sprawiedliwości, uniknąć odpowiedzialności i będą mieli na to czas. Tak naprawdę jeszcze raz dzisiaj zwracamy się do Prawa i Sprawiedliwości. Naprawdę nie twórzmy karkołomnych tworów, wykorzystujmy narzędzia, które dzisiaj prawo i państwo nam dają. Przedstawiciele resortu sprawiedliwości podkreślają, że komisja weryfikacyjna będzie miała przede wszystkim uprawnienia kontrolę komisji śledczej. Przed komisją będzie się musiał odstawić każdy wezwany pod rygorem na kompleksowe kary. Działania, ponadto to które mogłyby zapobiec nieprawidłowościom w przyszłości, a poruszona miała zostać dziś wyłącznie sprawa rozliczeń związanych z reprywatyzacją zadań Nowoczesnej za mało. Przez rząd przetargu na karę karę przedstawicieli największej partii opozycyjnej mogło dojść do niedopełnienia obowiązków służbowych i działania na szkodę Skarbu Państwa. Szefowi MON zarzucili także, że naraża polskie bezpieczeństwo. Do tych zarzutów odniosło się dziś Ministerstwo Obrony Narodowej. Beata Perkowska poinformowała, że MON zaprosił do nowego postępowania na śmigłowce trzy podmioty, które wcześniej brały udział w przetargu: PZL Mielec, PZL Świdnik i Airbus Helicopters. Pragnę przypomnieć, że rząd PO-PSL od początku przetarg chce, by śmigłowce do polskiej armii stawiał pozycję 3 milionowej śmigłowce Karka. Do tego stopnia, że minister obrony narodowej ówczesny pan Tomasz Siemoniak dokonał bezprawnej zmiany w ustępnych założeń techniczno-taktycznych. Polscy chciano sprzedać karakale w Doży i w Brazylii czy Kuwejtowi. Zaproponowane zmiany.
wymieniane, to m.in. wprowadzenie nowej formy klasów klubu Senior Plus. W takim klubie będzie można spędzać co najmniej 8 godzin dziennie. Od poniedziałku do piątku dla seniorów będą pomieszczenia do wspólnych spotkań i różnych aktywności, jak gotowanie, ćwiczenia. W domu Senior Plus zapewniony będzie też ciepły posiłek. Na program przeznaczono 340 milionów złotych. W przyszłym roku będzie to 30 milionów złotych. Od roku 2018 do 2020 80 milionów złotych rocznie. Do 2035 roku 28% ludności będzie miało co najmniej 60 lat. Elżbieta Łukowska, Polskie Radio. Komentatorzy najważniejszych niemieckich gazet krytycznie oceniają wstrzemięźliwość Unii Europejskiej w sprawie nowych sankcji wobec Rosji. Na wczorajszym spotkaniu w Luksemburgu szefowie unijnej dyplomacji nie zdecydowali się na rozpoczęcie dyskusji o sankcjach za zaangażowanie Moskwy w bombardowanie Syrii. Z Berlina Wojciech Szymański. Komentator dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze, że w strategicznej rozgrywce o Syrię chodzi o to, jakim kosztem poszczególne strony mogą coś osiągnąć. Jak czytamy, gdyby Władimir Putin musiał opłacić swoje zaangażowanie w Syrii nowymi sankcjami gospodarczymi, zapewne wpłynęłoby to na jego kalkulacje. Wystarczy wspomnieć przykład Ukrainy. Komentator Zwykle Zeitung ocenia, że decyzja o nowych restrykcjach nie może być podejmowana lekkomyślnie. Zbyt pochopna rezygnacja z sankcji byłaby jednak katastrofalna. Zdaniem autora tekstu, jeśli Władimir Putin nie musi obawiać się nawet gospodarczej presji Zachodu, oznacza to, że nie musi obawiać się niczego. Kto zdecydowanie odrzuca sankcje, daje Putinowi do zrozumienia, że ma w Syrii wolną rękę. Czytamy w Zwykle Zeitung. Wojciech Szymański, Polskie Radio. Współpraca naukowa i gospodarcza, wymiana studentów oraz wspólne projekty dotyczące badań kosmicznych. Jarosław Gowin podsumowuje swoją wizytę w Chinach. Minister nauki wyjaśnia, jakie obszary interesują stronę chińską w kwestii współpracy naukowej z Polską. A więc jest zainteresowana współpracą z polskimi naukowcami w dziedzinie energetyki, w dziedzinie badań nad technologiami, w dziedzinie studiów rolniczych, ochrony środowiska, ale także na przykład odnawiania lasów. Kontrolę 264 aparatów przeprowadzono we wrześniu i październiku. Niesprawnych było 138 egzemplarzy. Oprócz wycofania aparatów z użytkowania, holding wszczął też procedurę reklamacyjną oraz powiadomił o sytuacji nadzór górniczy. Z problemem zawodności aparatów ucieczkowych już od kilku lat borykają się niemal wszystkie kopalnie. Sygnały o wadliwości aparatów KA-60 także pojawiły się już wcześniej. Instrumenty naukowe zbudowane, a wcześniej opracowane w Polsce, to musimy... Łagodzenie przez Unię Europejską sankcji wobec Rosji za jej agresję na Ukrainę byłoby kompromitacją Europy, uważa minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Zadeklarował, że Polska jest otwarta na dyskusję w sprawie zaostrzenia restrykcji wobec Moskwy za jej działania w Syrii. Ministrowie odpowiedzialni za sprawy europejskie spotykają się dziś, by przygotować czwartkowo-piątkowy szczyt Unii Europejskiej. 28 niedawno przedłużyła sankcje wobec Rosji, ale na wniosek Włoch temat relacji z tym krajem nie będzie omawiane na poziomie szefów państw i rządów. Minister Konrad Szymański zaznaczył, że są przynajmniej dwa powody, by rozmawiać o polityce wobec Rosji. O walce z globalnym ociepleniem, z prawem obywateli do zdrowego i bezpiecznego środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń. Zapis takiej treści jest w norweskiej konstytucji. Przypomniał na konferencji prasowej w Oslo Truls Ulfosson Klingis. Naszym zdaniem decyzja rządu jest niezgodna z konstytucją Norwegii i dlatego pozywamy rząd za zgodę na odwierty w kolejnych częściach Arktyki. W Norwegii jest to sprawa bez precedensu. Ten zapis nigdy dotąd nie był wykorzystywany w Europejskiej domagało się ostrej reakcji na udział Rosji w ofensywie na Alep po stronie reżimu Asada. Przeciwko dyskusji o sankcjach wobec Rosji za działanie w Syrii byli m.in. szefowie dyplomacji Niemiec, Austrii, Luksemburga i Węgier. Wskazywali, że sankcje nie poprawiłyby sytuacji ludności w Aleppo. Tą informacją dobre jedzenie spożywane w warunkach pozostawiających wiele do życzenia. Sytuację włoskich stołówek szkolnych przedstawiono w Rzymie podczas specjalnej konferencji na ten temat. Drodzy Państwo, w dzisiejszej audycji dla małżonków i rodziców podejmiemy temat 12 kroków ku pełni życia. Naszym gościem będzie ksiądz doktor habilitowany Romuald Jaworski. Początek audycji o godzinie 21.30. Serdecznie zapraszamy. Nie odpowiadają przepisom przeciwpożarowym. 11 minut po godzinie
godzinie 14:00 zapraszam do wspólnej popołudniowej modlitwy z liturgii godzin. Hymn rozpoczynający się od słów Stwórco potężne wszystkie rzeczy odnajdziemy w tygodniu pierwszym na stronie 505. Psalmodia, strona 560 i strony kolejne. Korzystamy z tomu 4 wtorek pierwszego tygodnia. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Przy stole, ale już nie pomieszczenie, w którym się z nimi spotykają. Stołówki są według nich ponure. Za korzystanie z nich rodzice płacą za cały rok szkolny od 500 euro na południu kraju do 1000 na północy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Polskie Radio 24. Sport. Boże, wejrzyj o 20:45 Legia Warszawa zagra w wyjazdowym meczu trzeciej rundy fazy grupowej Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Piłkarz Stołecznego Klubu Mirosław Radowicz uważa, że w tym spotkaniu Legia nie ma nic do stracenia i może tylko zyskać, jeżeli dobrze się zaprezentuje na boisku. Twórca potężnych wszystkich rzeczy. Wśród przemian świata tyś niezmienny, światłem i czasem rządzisz mądrze, następstwo godzin ustalając. Nie gramy co tydzień czy co miesiąc. Ten mecz ma dla nas być też nowym doświadczeniem i nie mamy nic do stracenia, wręcz odwrotnie, możemy dużo zyskać i tak trzeba podchodzić do spraw tego. Spraw to nasz Ojcze Miłosierny, w jedności ducha z Twoim Synem, chwała niech będzie Trójce Świętej przez wszystkie wieki nieskończone. Amen. Błogosławieni. Także trener Legii Jacek Magiera uważa, że którzy postępują zgodnie z prawem pańskim. Jest przekonany, błogosławieni, że których droga nie skalana. Którzy postępują zgodnie z prawem pańskim. Warto żyć i dla którego warto grać w piłkę. Wielu błogosławieni, którzy zachowują jego napomnienia i szukają go całym sercem. Wydaje mi się, że to którzy jest dla wielu piłkarzy nagroda za ciężką pracę, lecz chodzą jego drogami. Ty po to dałeś swoje przykazania, aby przestrzegano ich pilnie. Oby niezawodnie zmierzały moje drogi ku przestrzeganiu Twoich ustaw. Wtedy nie doznam wstydu, gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania. Będę Cię wysławiał prawym sercem, gdy się nauczę Twych sprawiedliwych wyroków. Przestrzegać będę Twoich ustaw, abyś mnie nigdy nie opuścił. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Błogosławieni, którzy postępują zgodnie z prawem pańskim. Niech moje serce, która w tym roku już po raz kolejny pokonała Włodarczyk, jak długo, Panie, nie będzie już o mnie pamiętał. Jak długo będziesz ukrywał się przede mną obliczem. Niedługo później poprawiła ten rezultat, uzyskując 82-98 podczas memoriału Kamili Skolimowskiej w Warszawie. W tym sezonie po raz trzeci w karierze wywalczyła także złoty medal Mistrzostw Europy. Spojrzyj i wysłuchaj mnie, Panie mój Boże. Oświeć moje oczy, by mnie zasnął w śmierci. Temperatura od 4 stopni na północnym wschodzie do około 10 w centrum i do 14 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-wschodni i południowy. Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu. Słowem wszystko. Niech się moje serce cieszy z Twojej pomocy. Będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem. Chwała Ojcu i Synowi, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech moje serce cieszy się z Twojej pomocy. Nagłe wydatki Bóg pojawiają się nagle. Pod władzę grzechu. W banku to rozumiemy. Dlatego kredyt do 17 tysięcy złotych otrzymali bez zaświadczenia o dochodach i wyciągu z konta. Zepsuci są, ohydne rzeczy popełniają. Nie ma nikogo, kto by czynił dobrze. Przypominamy, że ostateczna kwota kredytu zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły oferty dostępne w oddziałach banku i na gettingbank.pl. Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni. Nie ma ani jednego, kto by czynił dobrze. Tworzy wokół nich barierę ochronną. 97% użytkowników potwierdziło skuteczność akcji Softimon. Problem z zajadów. Znika bez śladów. Ci, którzy nie wzywają Boga, drżą ze strachu, gdyż Bóg jest z pokoleniem sprawiedliwym. Kiedy udarzeni zjawiają Bogu, że Pan jest Jego ucieczką. Kto przyniesie ze Syjonu zbawienie Izraela, gdy Bóg odmieni losy swojego narodu, Jakub się rozraduje, Izrael ucieszy.
Dlatego podaj dziecku i pomal. Pomal to nadmiernie. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wiekowane. Bóg poddał wszystkich pod władzę grzechu, aby wszystkim okazać miłosierdzie. Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga. On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam została dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Gdzie wszystko jest świeże i soczyste. A już teraz na ryneczku Lidla wszystkie świeże pomidory aż do 40% taniej. Aż do 40% taniej. A słodkie, jasne winogrona bezpestkowe jedynie 4,79 za kilogram. 4,79. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. To była reklama. 14.17 na zegarze, słuchają Państwo Polskiego Radia 24, jest wtorek, 18 października, Jakub Kukla, witam i zapraszam do godziny 17. Pan mówi, radujcie od wczoraj się w Opolu trwa kongres samorządowy, na który zjechali przedstawiciele samorządów z całej Polski, ale też przedstawiciele rządu oraz nauki i biznesu. Panie Boże, Ty wybrałeś świętego Łukasza, aby przez swoje słowa i pisma objawił misterium Twojej miłości do ubogich. Spraw, niech Twoi wyznawcy mają jedno serce i jedną duszę. A wszystkie ludy niech oglądają Twoje zbawienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, bo bierze Pani udział w wielu innych przedsięwzięciach związanych właśnie z demokracją lokalną i przede wszystkim, to jest dla Pani ważne słowo, z partycypacją. Tak, z partycypacją społeczną, dokładnie mówią. Czym się różni demokracja lokalna od partycypacji? Demokracja lokalna to jest bardzo ogólne pojęcie o tym, w jaki sposób demokracja może być na poziomie samorządu realizowana. Natomiast partycypacja to jest już bardzo konkretny sposób, w jaki mieszkańcy mogą włączyć się właśnie do zarządzania, do rządzenia tym miejscem, w którym mieszkają. I mamy bardzo różne metody tej partycypacji. Ja jestem taką edukatorką społeczną, która właśnie zajmuje się opowiadaniem o tym, praktykowaniem partycypacji, konsultowaniem. Wspomniała Pani o różnych formach partycypacji. Idę o zakład, że najpopularniejszą jest tak zwany budżet partycypacyjny, czy budżet obywatelski, jedno z najbardziej nośnych haseł ostatnich lat. Tak, można powiedzieć, że budżet obywatelski stał się głośny. Natomiast ja nie wiem, nie zgodziłabym się z Panem, że to jest najczęściej spotykany sposób uprawiania partycypacji, dlatego, bo konsultacje społeczne są bardziej powszechne. Tutaj, kiedy mieszkańców władza pyta o zdanie. Także myślę, że najczęściej spotykamy się z konsultacjami społecznymi, a budżet partycypacyjny w coraz większej liczbie gmin, miast już jest, ale to jeszcze nie jest bardzo potrzebne. Pojadą do Jeruzalem, zbierają tego złota, co tam Salomon wyrzucił na śmieci, to jest, co tam, że ludziom okradli kamienicę, konia zrobili, wykiwali. Tak będą mieli z czego oddać, jak pozbierają to złoto. Ja bym powiedziała o takiej świątyni Salomona, co zostało, to... przecież tam jachta i tak dawno nie ma, ani tu Żydów, ani tam, ani tu katolików, nie ma Biblii, mamy testament w śmietniku, Pismo Święte, Biblia w śmietniku, a Żydzi im pomagają książkami świeckimi, diablimi zarzucają. Także i ci jadą na jednym wózku, takim samym, na tym samym wózku i tam, na tym samym wózku jadą. No, koniec już z reklamą, może w 38 minucie audycji naszego radia Tok FM Eurokonsulta Barbie Baby Lunch. Posłuchajmy jakieś wiadomości. Jakaś biała zakonnica białej sukni schodzi z mostku. Czyżby tutaj na Saskiej Kępie były białe zakonnice desfleje, despada, budżet na Boga. Obydwie strony wspólnie podpisują ze sobą pewien rodzaj porozumienia i wspólnie realizują
informacyjne. Tylko, że mieszkańcy dają tam swoje ręce, swoją pracę, a zazwyczaj samorząd finansuje za to. Na godzinę 14.21 Anna Draganek zaprasza Ministerstwo Obrony Narodowej pilnie szuka śmigłowców dla polskiej armii. Chce na nie wydać 1 miliard złotych. Szanse na to mają dostarczyć, mają zakłady z Mielca, Świdnika i francuski Airbus. Nie wiadomo jednak, w jakim trybie śmigłowce zostaną wybrane. Szef francuskiej dyplomacji poinformował, że w czwartek w Paryżu odbędzie się międzynarodowe spotkanie w sprawie przyszłości Mosulu. Obecnie trwa ofensywa sił irackich na to kontrolowane przez dżihadystów miasto na północy Iraku. Spotkanie na szczeblu ministerialnym zorganizowane przez Francję i Irak ma być okazją do dyskusji, jak ustabilizować Mosul i jego okolice po pokonaniu w tym rejonie bojowników z tzw. państwa islamskiego. Mają wziąć w nim udział przedstawiciele około 20 państw, m.in. Stanów Zjednoczonych, Turcji i krajów europejskich. Jutro zbierze się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przyjęcia nowego regulaminu. Ma on m.in. uregulować procedurę wyboru kandydatów na prezesa Trybunału przedstawianych prezydentowi. Obrady ruszą o 9 i będą odbywać się za zamkniętymi drzwiami. Informacje kulturalne. Tylko dojutraczem na Węgierza są wystawę rysunków i fotografii Zdzisława Beksińskiego w domu Kultury w Centrum Kultury w Krakowie. Ekspozycja towarzysząca stałej wystawie obrazów kolejnych artysty cieszy się ogromną popularnością. Tylko w niedzielę sprzedano na nią 1800 biletów. Galeria obrazów Beksińskiego mieści się w specjalnie przystosowanej przestrzeni NCK-u. To 200 metrów kwadratowych, na których wystawiono przede wszystkim obrazy z lat 80. 7. Międzynarodowy Festiwal Producentów Filmowych Regio Fan rusza dziś w Katowicach. Organizatorzy jedynego w Europie przeglądu nagradzającego producentów filmowych i promującego filmy stworzone dzięki regionalnym funduszom filmowym i pomocy miast zapowiadają sporo atrakcji, w tym Święto Kina Niemego. Ola Bakan. Agata Tecer-Schubert z Filmoteki Śląskiej podkreśla, że spotkanie z kinem Niemem w Katowicach ma przypominać oryginalne seanse sprzed lat. Nigdy kino Niema nie było Niema, to znaczy z jednej strony właśnie był komentarz dźwiękowy, czyli muzyka, bardzo często to był apel, bądź komentarz słowny. I my też tą tradycję wskrzesimy podczas seansu, gdzie bohaterem będzie Georges Méliès. I tutaj absolutnie fantastyczne wydarzenie, ponieważ będziemy gościć potomków Georges Méliès, pra-pra-pra-wnuka, który będzie grał, i pra-pra-wnuczkę, która będzie komentowała na żywo filmy. Organizatorzy przygotowali specjalne seanse dla dzieci i dla dorosłych. Katowice, Ochabrodzie, Tok FM. Aga Zarian wystąpi dziś później w Odrealnej Warszawie. Wokalistka zaśpiewa utwory z repertuaru m.in. Nina Simone, Shirley Horn i Billie Holiday, ale i swoje własne kompozycje. Na scenie będzie jej towarzyszył pianista Michał Tokaj. Zarian jest artystką rozpoznawaną na świecie. Trzykrotnie zwyciężyła w plebiscycie na najlepszą wokalistkę roku magazynu Jazz Forum. 7 spektakli, także m.in. koncerty i debata składają się na program Festiwalu Teatralnego Nowa Europa Demolude w Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Tegoroczną edycję imprezy otworzy projekt węgiersko-ukraiński Nieznana Ukraina, który premierę miał kilka dni temu w Budapeszcie. Festiwal Demolude organizowany jest nieprzerwanie od 2007 roku. W ciągu dekady wzięło w nim udział ponad 1000 artystów z kraju byłego bloku wschodniego. Tylko miejsce zapowiada powrót z emerytury i europejską trasę koncertową zatytułowaną Nad Dediem. Wiadomo, że w przyszłym roku wystąpi na 5 koncertach w Londynie i konferencjach w Paryżu i Kolonii. Były lider Genesis, który podczas solowej kariery sprzedał 100 milionów swoich płyt, nie wykluczył też reaktywacji zespołu. Na konferencji prasowej w Londynie stwierdził, że chciał nagrać duety m.in. z Adele i Pharrellem Williamsem. Kolejne informacje w Radiu Tok FM o 14.40. Dzisiaj w całym kraju sporo chmur i deszczu. Sucho będzie jedynie w okolicach Trójmiasta, Poznania i Wrocławia. Na termometrach zobaczymy od 8 stopni w Zakopanem przez 10 w Warszawie i Toruniu, 11 w Poznaniu i Łodzi, 12 w Szczecinie i Krakowie, do 13 stopni we Wrocławiu. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Ma powstać komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji, powiedział dzisiaj minister
Sprawiedliwości i Prokurator Generalny wspomniał, że Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy powołujący Komisję Weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji w Warszawie. Tak czytamy w prezentacji, która została opublikowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Problem polega na tym, że ta ustawa jeszcze nie istnieje. Teraz już zdaje się, że do prezentacji możemy się dowiedzieć, jakie Komisja Weryfikacyjna będzie miała kompetencje, co będzie mogła robić. Tutaj przeczytam to z waszym punktu zaledwie, więc pozwolę sobie przeczytać wszystkie. Komisja Weryfikacyjna będzie czymś znacznie więcej niż Komisja Śledcza. Będzie miała prawo jawnie przesłuchać każdego, a także prawo nakładania milionowych rekompensat, wpisów w księgach nieczystych, wznawiania postępowań o zwrot kamienic. Po trzecie, stawić przed komisją będzie musiał się każdy pod rygorem kary, skończy się anonimowość ludzi odpowiedzialnych za dziką reprywatyzację. Czwarty punkt to skład komisji wybierze Sejm. Przewidziany jest udział przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych. W piątym punkcie w pracach komisji będzie brać udział społeczna rada, do której zostaną zaproszone ruchy społeczne i lokatorskie z Warszawy. W szóstym komisja będzie mogła nakładać obowiązek rekompensaty na nieuczciwych zbywców, dlatego nie uciekną nawet ci, którzy sprzedali kamienicę. Siódmy punkt mówi, nadzwyczajna instytucja jest odpowiedzią na nadzwyczajną sytuację związaną z dziką reprywatyzacją i punkt ósmy z rekompensat, które będzie nakładała komisja, zostanie utworzony fundusz rekompensat reprywatyzacyjny, którego środki zostaną przeznaczone m.in. na poczet osób pokrzywdzonych w procesie reprywatyzacji. No tak, to znaczy po pierwsze chciałam powiedzieć, że już mieliśmy w zał trzeci RP jedną komisję, kościelno-rządową komisję majątkową. Można śmiało powiedzieć niesławną, ponieważ jej działalność została zamknięta po to, żeby Trybunał nie mógł jej uznać za sprzeczną z konstytucją. Ale wiemy, że śledztwa się cały czas toczą. I tam podstawowym problemem był brak odwołania do sądu. To znaczy potem właściwie argumentowano, że to odwołanie było, tylko sądy nie chciały uznać swojej właściwości. Mniejsza z tym brak odwołania do sądu i to jest krok programu. Znaczy można sobie powoływać rozmaite rzeczy. Ale jeżeli one decydują o konstytucyjnych prawach i wolnościach, a takim na pewno jest atak wolności, nie mówię, że najważniejszym, ale jest to prawo konstytucyjne, to musi być odwołanie do sądu. Ale jakbyśmy po kolei czytać te punkty, to może ja się odniosę, tak? Proszę bardzo, wejście do sądu, porządku, komisja weryfikacyjna będzie czymś znacznie więcej niż komisja śledcza. No właśnie, więc to z tego wynika, że to będzie tak połączenie prokuratury i organu administracji. Bo z jednej strony będzie prowadzić śledztwo, z drugiej strony będzie wydawać decyzję administracyjne. Tam co do składu, bo nie wiem, czy to ten sam punkt, czy następny. To poczekaj, będzie miała prawo jawnie przesłać każdego, a także prawo nakładania milionowych rekompensat, wpisów w księgach nieczystych, wznawiania postępowania, zwroty kamienic. Według rekompensaty to zdaje się, że sąd. Wznawianie postępowań, tak? To akurat jest mechanizm, który jest dzisiaj i tu nie trzeba prochu wymyślać. To znaczy, jeżeli się okaże, że jakaś decyzja, taki wyrok sądowy został wydany na podstawie, znaczy u jego podłoża legło przestępstwo, na przykład ktoś kogoś przekupił, wyłudził, odrobił dokument i to na przykład nie zostało wykryte przez urzędników wydających decyzję albo przez sąd, no bo też są tylko ludzie, prawda? Więc jeżeli wyjdą na jaw fakty, które by o tym świadczyły, to taką decyzję można uchylić. Taki wyrok można uchylić i rozpocząć jakby całą sprawę na nowo. Więc dzisiaj też jest to możliwe. No tutaj chodzi o to, że komisja będzie występowała do sądów, czy to przed nią się będą toczyły spory. Dobrze, więc jeżeli czytamy, że to można by nakładać milionowe. Dobrze, ale raz, no, tak jak powiedziałam, ona może nałożyć i pytanie, czy od tego jest odwołanie do sądu. Poza tym, ja sobie nie wyobrażam, że komisja mówi na przykład, ta decyzja reprywatyzacyjna jest błędna, ponieważ wiązała się z łapówką. I ona tak mówi i uchylamy, bo się wiązała z łapówką. No tak nie może być.
jeżeli wolałoby, tylko to jest to przestępstwo. Przestępstwo musi być najpierw wykryte przez prokuraturę. Oczywiście można wykryć i przekazać prokuraturze wszystkie materiały. W każdym razie prokuratura kieruje sprawy do sądu. Sąd wskazuje, mamy nowy stan faktyczny. Tamta decyzja musi być uchylona, ponieważ u jej podstawy leżało przestępstwo. Więc jeszcze raz, nie wiemy, co to znaczy, że będzie uchylała. Bo to może znaczyć tyle, że będzie stwierdzała, że było przestępstwo, po czym będzie to wpuszczała w normalne tryby. Stawić przed komisją będzie się musiał każdy podatkowy wykazać. No to też jak prokuratura. No tak, skład komisji wybierze Sejm. Przewidziany jest udział przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych. No i właśnie jest komisja przewidziana w Sejm. Ta komisja będzie sposób składać, no oczywiście to może się składać sposób. No, nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. No jeżeli będą to posłowie, prawnicy, znawcy reprywatyzacji, no to proszę bardzo, jeśli nie, to może mamy wątpliwości, czy to ciało będzie po prostu sprawne i kompetentne. W pracach komisji będzie miał obowiązek się przedmiot sprawić, do której zaproszone zostaną ruchy społeczne i obywatelskie. No to jest taki gest, bo rzeczywiście te ruchy przede wszystkim one nagłosiły nieprawidłość przy reprywatyzacji. To jest takie ogólne, nie ma powiedziane, że ich opinia będzie wiążąca. Komisja będzie mogła nakładać obowiązek rekompensaty na nieuczciwych zbywców. Dlatego nie uciekną nawet ci, którzy sprzedają. No i bardzo słusznie, tak jest i dzisiaj, jeżeli już nastąpiły tak zwane nieodwracalne skutki prawne, czyli na przykład w tym przypadku ja wyłudziłam kamienicę, po czym ją szybciutko sprzedałam, a najlepiej jeszcze to czasami kilkakrotnie następuje to sprzedaż, ten zakupnik obie sprzedaj następnemu i tak dalej. To jest tak rzeczywiście, że nie można pokrzywdzać tych, którzy byli w dobrej wierze, ale można dochodzić zwrot korzyści od tego, który ją, że tak powiem, wyłudził. I to w dzisiejszym stanie prawnym jest możliwe, tylko rozumiem, cała różnica polega na tym, że jakby pierwszy, znaczy mam nadzieję, że pierwszą instancją, która to będzie stwierdzać, że nastąpiło nienależne przejęcie, będzie ta komisja i potem to będzie weryfikowane. Nadzwyczajna instytucja jest odpowiedzią na nadzwyczajną sytuację związaną z dziką prokuratorską. No ja myślę, że ta nadzwyczajna komisja jest odpowiedzią na to, że prokurator generalny nie wziął rąk, lecił. A co zeszło słusznie? Prokuraturze już jakieś dwa miesiące temu, żeby intensywnie się wzięła za te sprawy reprywatyzacyjne. Prokuratura stwierdziła, że to jest takie może roboty, że się przez 10 lat z tego nie wygrzebie. W związku z tym sprytnie wykroje tą sprawę na jakiś organ. I teraz to ten organ będzie ewentualnie się nie wyrabiał, a nie prokuratura. Rekompensat, który będzie nakładała komisja, zostanie utworzony w Fundusz Rekompensat Reprywatyzacyjny, do którego środki zostaną przeznaczone m.in. na budżet osób pokrzywdzonych w procesie reprywatyzacji. Dobrze, no jeżeli będą jakieś pieniądze, to jestem za tym, żeby była pokrzywdzona wcześniej, w trakcie reprywatyzacji. Czy to jest konstytucyjne? To, czy to jest konstytucyjne, to się okaże, jak zobaczymy ten projekt. Trochę mnie niepokoi, że jak powiedziałeś, projekt już jest, ale chciałbym, powinien wisieć na stronach, albo dzisiaj zostać powieszony na stronach RCL-u i powinny się zacząć konsultacje. No właśnie, tak się nie zaczęło. Ale to może być konstytucyjne, jeżeli będzie zagwarantowane to, co tutaj byśmy czyli, prawo do sądu. No to może być konstytucyjne pytanie, czy to będzie sprawniejsze niż istniejące w tej chwili narzędzie. Czyli tak obawiam się, że nie. No solny właśnie proces, ten rzecz znaczy to jest zainteresowane. To będzie kontakt z komisją Rubina, czyli będzie się posiedzenie, tak, gdzie będą tam wzywali ci ludzie, gdzie będą filipiki ze strony posłów. No i to wszyscy na to oglądali, bo się cieszyli, że na ich oczach się dzieje sprawiedliwość. A czy ona się rzeczywiście dzieje, no to świat i ludzie. Dziękuję bardzo. Ewa Siedlecka z Gazety Wyborczej była Państwem moim gościem. 14.34. Za chwilę informacje. Na zegarze 14.34. Proszę nie.
Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tok.fm.pl ukośnik audycje. Pani doktor, wielu widzów pyta o dolegliwości intymne, jak płowy, pieczenie, swędzenie, to objawy zakażenia pochwy. Niestety są one często lekceważone, a szybka reakcja pozwala zapobiec rozwojowi zakażenia. Dlatego już przy pierwszych objawach polecam Iladianderem Plus. Iladianderem Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych i mieszanych. Czyli przy każdej infekcji warto sięgnąć po Iladianderem. To jak najszybciej. Chromatyczny Iladian Direct Plus. Każdy rodzaj infekcji wielkie promocje. W każdy poniedziałek, wtorek i środę rusza wielka piątka, czyli aż 5 produktów w super cenach. I tak, schab wieprzowe bezkości w plastrach 6489 za 360 euro. Polewica zawodza w plastrach migów 2,29 za 100 euro. Sok pomarańczowy z Olewita 2,49 za 1 litr. Kontant 29 groszy. Zero kawkowa Olewina 2,69 za 250 gram. Druga sprawa jest to, że miejsca w integracji Czarnogóry ze Czarnogóry do mapy. I to jest też ważne, że to jest na mapę, chodzi o to, żeby Bałkany kompletnie odciąć od jakichkolwiek wpływów innych na park, tutaj do mnie też jest więc w tym sensie, jeżeli Albania jest częścią Unii, Bułgaria jest członkiem NATO, Bułgaria również Rumunia, jeżeli Czarnogóra wejdzie również do NATO, to wtedy Morze Adriatyckie staje się morzem wewnętrznym NATO. Tylko teraz wykastoranie złota oferta, a w niej nie zastąpiona podczas rewolucji brakowała targowości. Stąd nierzetnymi mocnym doładowaniem już za 240 i wolna nadchodząca galopa, która nada przytomności każdemu wnet już za 150. Przejścia z Europy i znajdująca się w złotej ofercie. Jest zora, nikomu nie pozwoli kupić na żywce.
Świat profesjonalny. Od 15 lat widzę tylko samochód odkrywczy. Dlaczego? Dlatego, że w każdej chwili na profesjonalizm czekają tysiące samochodów dostosowanych do potrzeb twojej firmy. Wejdź na stronę Świat profesjonalny i wybierz auto dla siebie. Konkretne. Teraz obniżamy cenę Fiata Ducato Euro 6 aż o 18%. Zapraszamy do salonu. Świat profesjonalny. Jak to? Oto 10 powodów, by pokochać tok. 10 kawałków kurczaka z Mexi tylko za 14,95. Ostatnie powody. 10 kawałków kurczaka za 14,95. Kurczak, prawdziwy smak. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Albański, europejski, jest właściwie te wybory szanowni oczywiście na tle innych problemów, jakie ma nasz kontynent, są właściwie marginalne. Nie ulega wątpliwości. To, co Unia Europejska. Na Burzanem Ustawice zapraszam resort obrony do nowych rozmów o śmigłowcach. Na naszej armii zaprosił te same trzy firmy, które stanęły do pierwszego przetargu, a więc producenta Caracali, Airbus Helicopters oraz zakłady w Mielcu i Świdniku, z tym, że tym razem on nie mówi o przetargu o nowym postępowaniu, znacznie mniejszym niż to poprzednie, bo do wydania jest zamiast 13 miliardów tylko miliardy złotych. Informacja o tym pojawiła się w tym samym dniu, w którym Platforma zapowiedziała oddanie sprawy Caracali do prokuratury. Zawiadomienie dotyczy możliwości popełnienia przestępstwa z tytułu niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę Skarbu Państwa. W związku z zakończeniem rozmów, bo rząd zaprzecza, że doszło do ich zerwania w sprawie umowy offsetowej mającej towarzyszyć kontraktowi na te francuskie śmigłowce. Zamiast rozwiązać problem, PiS proponuje polityczny teatr. Tak prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, nazywa zapowiedź powołania komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji. Komisja o uprawnieniach większych niż komisja śledcza miałaby... Komisją o uprawnieniach większych niż komisja śledcza miałby kierować ktoś z resortu sprawiedliwości. Bo tam zrodził się ten pomysł przyjrzenia się przez tę komisję wszystkim sprawom, które zakończyły się zwrotem nieruchomości lub wypłatą odszkodowań i decydowania, w których z tych postępowań doszło do nieprawidłowości. W takim przypadku komisja mogłaby żądać zwrotu nieruchomości lub nakładać nawet wielomilionowe kary na tych, którzy je wywodzili. Hanna Gronkiewicz-Waltz, komentując ten pomysł na Twitterze, napisała: propozycja PiS dotyczy już zakończonych postępowań. Zamiast rozwiązać problem, czyli uchwalić ustawę reprywatyzacyjną,